Witajcie. Trochę dzisiaj porobiłem takich drobiazgów. Tam się była awaria mała przy orce. To się lemierz urwał. Założyliśmy nowy. Co jeszcze z awaria? Awaria była, słuchajcie, tutaj przy ciapku. I to z mojej winy, cholera, nie zauważyłem. I zobaczcie, złamałem klemę. Bo mi się cofnął akumulator, opuściłem ramię i się złamał. Nie wiem, czy będzie dobry, czy już się nadaje na złom. Szkoda, bo nowy akumulator. O, widzicie? A tu jeszcze go zabezpieczyłem śrubą, ale się przesunął jeszcze. Cholera. O. Muszę go jakoś przykręcić. No to z takich duperel. No trudno, się zawsze coś tam zdarza, człowiek zapomni o czymś albo nie przypilnuje. Słuchajcie, ale teraz taka ciekawostka. Zobaczcie, weźmy na warsztat, chodzi o Zetora 25, weźmy na warsztat pedały. Widać ewidentnie łuk. Widać tutaj mocowanie, że to jest, powiedzmy, umówmy się, na środku odlane. I tam mamy to samo z tamtymi pedałami. Tu mamy to samo. Weźmy sobie następny pedał sprzęgła. Tu mamy to samo. I też jest ten łuk. A teraz Wam pokażę w trzecim zatorze. No i co powiecie na to? Ja to widziałem na obrazkach z 1946 roku. Takie właśnie pedały. I tu mamy taki, widzicie, on tu jest prosty. Tutaj ten odlew jest do końca poprowadzony, do krawędzi. I tutaj mamy również proste te pedały. No tu nie może być do krawędzi, bo tu jest, wiadomo, zamek do hamulców. Ale słuchajcie, co Wam powiem. Skrzynia od bocianowska, ale to już jest normalne w tych starych modelach. Dlaczego? Bo one, po prostu, tak jak powiedziałem w poprzednich moich filmach, to się przewrócił, to wyrwał półoś gdzieś tam, złamał się i tak dalej. Ale pokażę Wam tutaj jedną rzecz, której do tej pory nie widziałem. Tu od spodu, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale widzicie to, to nie jest brud. To nie jest brud. To nie jest brud, to jest jakiś filc, szmata czy coś. Tu jest jakaś śruba, co się okazało? Ktoś tutaj coś podłączył, szarpnął i oderwał kawałek spodu. Oderwał kawałek spodu, proszę ja Was. I wiecie, co to znaczy? To znaczy, że te skrzynie były zmieniane nie tylko dlatego, że się przewrócił, ale również dlatego, że najnormalniej w świecie te ciągniki szarpały wszystko, co mogły. I on ma tu, o, tu może widać kawałek, tu jest spaw. O, widzicie? I on ten dół ma oderwany, czego wcześniej nie zauważyłem. I teraz się zastanawiam, że oni rzeczywiście, no przecież, słuchajcie, przerzucanie całej skrzyni, jeśli wszystko jest w środku dobre, a tylko obudowa jest pęknięta, złamana, uszkodzona, wyrwana, półoś, nie wiem, co tam jeszcze, to po prostu było marnotrawstwo. Więc wymieniało się samą obudowę, przerzucało bebechy do niej, i wszystko było fantastycznie. Słuchajcie, dalej. Tu mamy siódemkę rzymską. Wiadomo, że to będzie nowsza obudowa półosi. Tutaj tego nie mamy. To są takie po prostu drobiazgi, które nam pozwolą złożyć taki ciągnik w jedną całość i to, co trzeba. Ja jeszcze zobaczę, przyjadę do domu, zobaczę, jak wyglądają te pedały. Zobaczę, jak wyglądają te pedały i się wszystko nam okaże zaraz. Bo tutaj ewidentnie mamy tą różnicę. Tu jest prosto. Idziemy jeszcze raz tam. A tutaj jest, widzicie, pod spodem. I to jest niemożliwe. Ja myślałem najpierw, pierwsza myśl, jaka przyszła... Już idę! Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, słuchajcie, że ktoś to prostował. Ale to jest przecież żeliwo, to przecież zaraz pęknie, jak to się zacznie prostować. A poza tym niemożliwe, żeby prostował wszystkie trzy.
Śladów prostowania tutaj nie widać, bo to jest równe. A poza tym pamiętam właśnie, że to było w 1946 roku. Ja to sprawdzę jeszcze i wam tutaj wszystko powiem, zrobię na ten temat film. W każdym razie będę musiał poszukać, słuchajcie, numerów w skrzyni biegów, bo tu wychodzi z tego, że z tabliczki, że to jest 50 rok, ale nie wiem. Tu było tyle zmian po drodze, że to nigdy nic nie wiadomo. Zobaczymy może, chociaż nie, jak jest skrzynia odbociana. No w 50 roku jeszcze była, ale zobaczymy, może znajdę na obudowie sprzęgła coś. Może obudowa sprzęgła jest w oryginale i ona by tutaj coś nam podpowiedziała. Bo obudowa sprzęgła... Tu mamy śrubę po tej stronie. Tu jest po tej stronie. I tu też jest po tej stronie, czyli to jest stronie, czyli to jest stara obudowa sprzęgła, słuchajcie. Pierwsza. To jest bardzo dobry sygnał, bardzo dobry znak. Bo obudowa widać nie była zmieniana. Dlaczego nie była zmieniana? Bo widzicie wyrąbane pod rozrusznik. Zmieniana obudowa miałaby po prostu to ładnie wyfrezowane, wyszlifowane, czy co tam, po prostu to byłoby zupełnie inaczej. Tutaj jest to wyrąbane, nie wiem, szlifierką, przecinakiem, tłukli, czym mogli tam. Nie wiem, jak to wyglądało. W każdym razie to jest bardzo ciekawa rzecz. Czyli wiemy po prostu w tej chwili, że mamy przynajmniej dwa modele żoliwnych pedałów do starego modelu Zetora. Dobra, no to tyle, taki króciutki filmik na dzisiaj. I trzymajcie się. Cześć!